jak doskonałe. Jest to projekt, w którym występują paraolimpijki, modelka niepełnosprawna, gwiazdy show biznesu, które otwarcie mówią o tym, że nie każdy musi być doskonały, gdyż wiadomo, że nikt z nas taki nie jest. Założenie projektu jest takie, żeby pokazać trzy piękne kobiety, które będą się dobrze dzisiaj bawiły, będą przede wszystkim pięknie wyglądały, poczują się wyjątkowe, atrakcyjne, zmysłowe i pociągające. Są to kobiety, które, tak jak zresztą wszystkie osoby niepełnosprawne, powinny być traktowane przez pryzmat swoich pasji, osiągnięć i charakteru, a nie przez pryzmat swoich fizycznych ułomności. Ponieważ nie definiują one w żaden sposób ani tych kobiet, które wystąpiły w naszej sesji, ani żadnego z nas. Zobaczyć się w innej odsłonie, nie tylko jako mama, jako sportowiec, ale też jako kobieta. A dobrze się czujesz w takiej stylizacji, z takim makijażem? Podobasz się sobie? Trochę inny mój wizerunek, bo na co dzień tak nie chodzę ubrana i nie maluję się tak, nie czeszę włosów, więc taka odmienność. Tym bardziej jak rzucasz oszczepem, również tak wyglądasz. No, zdecydowanie inaczej. Czym czujesz się doskonała? W tym, co robię. W byciu mamą i byciu sportowcem. A czy myślisz, że taka sesja może pomóc ludziom popatrzeć na kobiety niepełnosprawne inaczej, jako na piękne kobiety, bez ich niedoskonałości? Myślę, że to zależy od naszej mentalności i od tego, co sobie myślimy, od naszego nastawienia. Jeśli chcemy zobaczyć osobę niepełnosprawną jako kobiecą, to zobaczymy. Jeśli mamy jakąś blokadę w głowie, to choćby była to kobieta piękna, to jeśli nie będziemy chcieli na nią spojrzeć takim okiem, to nie dostrzeżemy tego piękna. Dlaczego wzięłam udział w sesji Piękne Niedoskonałe? Bo z jednej strony każda kobieta może być piękna, bo piękno nie jest kwestią naszego wyglądu, tylko kwestią naszego umysłu. Jeżeli uwierzymy, że życie jest piękne i że możemy być szczęśliwe, to będziemy piękne. A z drugiej strony każda kobieta piękna ma w sobie jakąś niedoskonałość. Nie ma ludzi idealnych. Bardzo się cieszę, że takie sesje, że ta sesja jest, że będzie, że to otwiera kolejne drzwi i uczy tolerancji, bo ten nasz naród jeszcze tej tolerancji naprawdę nie do końca doświadcza. Nam się wydaje, że jesteśmy tolerancyjni. Wystarczy publicznie powiedzieć, jestem uzależniona i wtedy dociera do nas, że nie ma tolerancji, że nie ma tolerancji. I oczywiście wszyscy gdzieś uśmiechają się do mnie, ale nie do końca chcą przyznawać się do znajomości ze mną. Nieważne, ja jestem szczęśliwa, ja jestem niedoskonała. Czy jestem piękna, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy się komuś podobam. Żyję po to, żeby być szczęśliwą i dawać szczęście innym. I tak naprawdę wczoraj siedząc przed tą sesją i myśląc, że czasami jest mi smutno, bo mi jest smutno, zwłaszcza jak zacznę wspominać i przypominać sobie, jak co się wokół mnie wydarzyło. Napisała do mnie matka dziewczynki właśnie na wózku, że marzy o tym, żeby ta dziewczynka wydała sesję zdjęciową, bo jest piękna, ale jest na wózku. Za chwilę napisała do mnie inna dziewczyna, kobieta, żebym polubiła jej fanpage, bo ta fotografia jest pewną ucieczką od tego, bo ma zanik mięśni bardzo postępujący. I wtedy pomyślałam sobie, ja jestem szczęśliwa, bo ja jestem tylko uzależniona od alkoholu. Thank you.
chciałabym, żeby w końcu zobaczyli ludzie, że osoby niepełnosprawne również są tutaj na tym świecie i mają prawo również tak samo decydować i o sobie i spełniać swoje marzenia. Czy czujesz się atrakcyjna dzisiaj? Tak, zdecydowanie. W takich butach, w takiej sukience. Tak, dokładnie. Coś pięknego. Czy myślisz, że taka sesja zdjęciowa może coś zmienić i pokazać ludziom właśnie, że kobiety niepełnosprawne są atrakcyjne? Przede wszystkim zmieni moje życie, ale również właśnie mam nadzieję, że dziewczyny stwierdzą, że trzeba wychodzić do ludzi. Wewnętrzne ciepło. Mają coś takiego w oczach, szczególnie jak Natalia, gdzie przebija cała ich kobiecość. I to, że są w jakiś sposób tam inaczej wyglądają, to wcale nie oznacza, że są zupełnie inne. One tak samo odczuwają, tak samo kochają i tak samo są piękne. Piękne na swój sposób. A jednocześnie jest to taki pewien, bym powiedział, że może był dobrze zrozumiany, mały taki smaczek tym wszystkim. Mały smaczek, ale bardzo, bardzo pozytywny. Panie, jesteście piękne.